do Was z obiecaną już wcześniej drugą częścią holu z Romy. Nie będę czekała, aż przyjdzie zamówienie z Choice, bo zobaczymy, czy ono w ogóle przyjdzie do świąt. Także, a ja trochę mam tych rzeczy, no i przede wszystkim mam tutaj coś dla Was, także będzie rozdanie. Oglądajcie, bo gdzieś w międzyczasie lub na koniec będzie właśnie rozdanie dla Was. Dlatego tym bardziej chciałam do Was przyjść już teraz, żebyście mogły już wziąć udział w tym właśnie rozdaniu. Pierwszą rzeczą jest, słuchajcie, rzecz, że tak powiem, niezaliczana do holu. Jest to rzecz, którą już wcześniej Wam pokazywałam z tego sklepu. Aczkolwiek powiem Wam szczerze tak, nie zdążyłam jej założyć, a już się w nią nie mieszczę. Dlatego chciałabym Wam odsprzedać taki płaszczyk. Przepiękny, kamelowy, bardzo ciepły, bardzo ciepły. Z takim pięknym tutaj, jak gdyby, to jest taka, wiecie, owieczka to się nazywa, taka jak gdyby. Oczywiście sztuczna. Tutaj tak wygląda w środku, tak wygląda z przodu. Jest naprawdę bardzo ciepły, bardzo ładny i elegancki, uważam. Granatowo-kamelowy. Wstawiłam Wam zdjęcie na Facebooka, dlatego jeżeli któraś z Was byłaby zainteresowana, nawet jakie ma wymiary i tak dalej, to zajrzyjcie na Facebooka, a pisać do mnie osoby zainteresowane mogą, czy to na Facebooku, czy to tutaj w wiadomościach prywatnych na YouTubie. Także zajrzyjcie i spójrzcie na ten właśnie płaszczyk. Możemy przejść do holu, bo jest mi już bardzo gorąco, a to za sprawą właśnie tego pierwszego swetra, który mam na sobie. I to jest przepiękny, spójrzcie w ogóle, jaki on ma przepiękny kolor, ale on jest naprawdę gruby i ciepły. Te szare elementy są takie, jak widzicie, lub nie, włochate, a te miętowe są normalne, takie dziergane. Przepiękny, słuchajcie, płaszczyk. Powiem Wam tylko tyle, że teraz obecnie jest on dla mnie w brzuchu za krótki, bo on jest taki normalny u osób nieciążowych, normalny po prostu do bioder sweterek. Dla mnie on obecnie się podnosi na brzuchu i jest troszkę wyżej, dlatego poczekam, nie będę w nim teraz wychodziła. Nie wiem, czy to ma jakiś rozmiar i tak dalej, bo już nie pamiętam. Podlinkuję Wam w każdym razie ten przepiękny sweterek. Chciałam Wam tylko pokazać, że jakie piękne ma on naprawdę takie pastelowe kolory. Nie wiem, czy on nie był jeszcze dostępny w różowej wersji, że zamiast tej mięty był właśnie róż. Ja jestem zakochana w tej mięcie, bardzo mi się podoba. Dobra, możemy przejść dalej. Kolejną rzeczą jest szalik. Również udany i trafiony. Jedna strona jest taka, że jest czarne i takie, nie wiem, to są serca siwe, czy takie po prostu plamy, a tak wygląda z drugiej strony. Ja go noszę z tej właśnie strony. Tak mi bardziej, o, może nie będę się ubierała, bo zaraz będzie mi w ogóle gorąco. Bardziej mi pasuje do tego, co noszę. Bardzo miły, bardzo przyjemny jest taki, wiecie, nie jest jakiś sztuczny czy coś. Dobrze, idąc, słuchajcie, dalej, może weźmiemy, tutaj mam taką bluzeczkę. Widziałyście mnie w tej bluzeczce w moich ostatnich ulubieńcach. Bardzo fajna bluzeczka. Jest taka, wiecie, dłuższa, że spokojnie zakrywa mi brzuszek. Z przodu jest taka siwa. Z tyłu taka, to jest przezroczysty szyfon. Bardzo ładnie, uważam, wygląda. Taka normalna, wiecie, bluzeczka. Tutaj ona jest oczywiście z normalnego materiału, także nic nie prześwituje. Jak widzicie, u mnie dalej jazda na siwy, szary kolor trwa. Jak to ostatnio któraś z Was mi napisała, zrobiłam Was na szaro, tak? Sama się też zrobiłam na szaro. Kolejną rzeczą, może nie szara, ale również w takich kolorach, dalej khaki. Jest to taka, jak gdyby, mi się kojarzy, jakby to była taka, wiecie, jakaś wojskowa sukienka, militarna, coś takiego. Podlinkuję Wam ją na dole, żebyście mogły zobaczyć, jak ona ładnie wygląda na pani. To jest rozmiar XL i to jest dla mnie sukienka już na pociąży. Ja z takim zamysłem ją właśnie zamawiałam. Po prostu nie mieści mi się, wiadomo, w biuście i w brzuchu. A to nie jest żaden streszczowy materiał, tylko taki, nie wiem, będziecie wiedziały, o co chodzi. Tutaj ma takie wszędzie fajne detale guzikowe. W zestawie był jeszcze pasek, którego tutaj obecnie nie wzięłam. Bardzo ładna, ja bardzo lubię takie właśnie sukienki. Kolejną rzeczą będą właśnie dla Was pędzle. Będę szeleściła, bo rzeczy są nierozpakowane. To jest zestaw pędzli i to jest, jak pamiętacie, było pierwsze u mnie rozdanie pędzli i decydowałyśmy, czy tamte, czy właśnie te, wtedy wybrałyśmy tamte. Ale obiecałam Wam, że te też również będą do wygrania i właśnie teraz są również ten zestaw pędzli. Tu jest chyba 10 pędzli, bo jest 5 do twarzy i 5 takich, wiecie, jak gdyby do korektora lub, nie wiem, ktoś może sobie to przeznaczyć do cieni. Wszelkie zasady dla tego rozdania będą na dole w opisie i będą również na Facebooku pod zdjęciem
tych pędzli, również tam będą zasady tego konkursu, także bierzcie udział, polecam. Kolejną rzeczą są, słuchajcie, leginsy, bardzo ładne leginsy. Teraz będą właśnie te i jeszcze jedna rzecz dla Was, że możecie ją ode mnie odkupić. To myślałam nawet, żeby sobie zostawić może na pociąg, bo są bardzo fajne jakościowo, bardzo ładnie wyglądają. I są takie tutaj jak gdyby trochę ocieplane, bo ten materiał jest tutaj taki grubszy. Bardzo ładnie wykonane. No i wyższe w stanie, co ja bardzo lubię i dlatego z takim zamysłem je kupiłam, ale niestety weszłabym w nie, ale nie zamierzam się w nich cisnąć i nie chcę mi się ich też zostawiać na później, dlatego jeżeli któraś z Was byłaby zainteresowana, to proszę pisać do mnie. Tak samo w sprawie tej oto sukienki. Ta sukienka jest dla mnie za mała w biuście i nie do końca ja czuję się w tym kolorze jako w białym, bo jak widziałyście, mam jeszcze taką czarną, ale po prostu w tym kolorze jako w białym. To jest taka bardzo, to jest taka, powiem Wam szczerze, i sportowa, i codzienna sukienka, i taka normalnie do czarnych rajstop i do trampek, bo ma ona właśnie kaptur. Bardzo fajnie wygląda. Z materiału jest też takiego normalnego. To jest dla mnie taki jak gdyby biały melanż, bo widzę tutaj takie, wiecie, jak właśnie te materiały melanżowe mają, czyli jakby to takiego, z takiego białego dresu było zrobione. Tutaj z taką bardzo ładną panią i to jest w literkę A. Ma tutaj kieszonki po bokach, także można sobie rączki włożyć, jeżeli ktoś lubi. I ta sukienka również jest na moim Facebooku, także albo zajrzyjcie tam, albo napiszcie do mnie tutaj wiadomość prywatną. Możecie też zajrzeć w link pod spodem, jak ona jeszcze wygląda na stronie, chociaż ja mam te same zdjęcia, bo rzeczy wyglądają tak samo. I na sam koniec, słuchajcie, ostatnią rzeczą, jaką zostawiłam, jest, słuchajcie, dla mnie taka perełka, boom i wow. Ogólnie jestem zadowolona z całego zamówienia. Jeżeli chodzi w ogóle o jakość materiałów, to wszystko coraz bardziej przekonuje się do Romy i już nie boję się tam praktycznie nic zamawiać, bo wszystko przychodzi super. A ta ostatnia rzecz jest po prostu wow, wow i wow. Wow dla kobiet w ciąży, bo świetnie wygląda. To jest płaszczyk, to jest taki, wiecie, dla mnie to jest coś właśnie w końcu po środku. Jest to elegancki płaszczyk i jest to fajna kurtka. To jest taki oto płaszczyk. Nie wiem, czy uda mi się Wam w pełni to oddać. Zajrzyjcie do linku, tam na zdjęciu będzie, jak tak w pełnej okazałości wygląda ten właśnie płaszczyk. To jest płaszczyk zimowy, bardzo ciepły. Pomimo, że nie ma tutaj jakiejś, wiecie, podpinki widocznej z krzyżówka czy coś, ale ma w środku bardzo ciepły materiał. Tutaj ma też taki kaptur z kożuszkiem. Tak wygląda w środku, masz taką piękną krateczkę, czyli jest przepięknie wykończony. Nawet tutaj ma taki fajny łańcuszek do zawieszania. Granatowy i jest bardzo fajnie uszyty po prostu w literę A. Wiecie, że on jest tutaj na mnie normalnie, bo zazwyczaj mam tak teraz, że jak po prostu mam jakąś większą kurtkę przymierzam, to ona jest na mnie tak, o, w brzuchu, dobra, na styk, a tutaj mi się strasznie olbrzymie zbiera. Ja Wam już o tym mówiłam, że ja tutaj raczej w ogóle nie tyję mi tutaj ramiona i tak dalej i ja się z tym źle czułam, zakładając takie duże kurtki, które w brzuchu były na mnie już, wiecie, ok, na styk nawet, a tutaj były na mnie za duże. A ta jest właśnie fajnie uszyta tak kompletnie w literę A, że tutaj jest na mnie idealna i w brzuszku mam nawet jeszcze miejsca, także myślę, że to już mi starczy do końca ciąży ten płaszczyk. I jestem w nim zakochana, pięknie w nim wyglądam, wszystko jest naprawdę dobre i idealne i nie wiem, czy tu jest rozmiar, ale postaram się Wam napisać ten rozmiar i jeżeli któraś właśnie mama ma taki problem, że rośnie jej po prostu tylko brzuch, tak, i jak kupuje takie duże kurtki, to to po prostu wiecie, tu jest na nią za duża, tutaj za małe, także polecam to. Z tyłu ma ona tutaj coś takiego, to jest taki, wiecie, typowo płaszczykowy materiał, ma kieszonki. Naprawdę jestem, nawet zastanawiałam się, powiem Wam szczerze, czy nie umieścić tego płaszczyka w moich ulubieńcach, ale przecież ja go mam dopiero od grudnia, także może go umieszczę w moich ulubieńcach grudnia, bo jestem taka w nim zakochana aż. No i to tyle. Zapraszam do wzięcia udziału w moim rozdaniu, zachęcam do zakupu czy odkupu rzeczy, które Wam tutaj pokazałam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło, no i do następnego już zobaczenia i życzę Wam już świątecznego grudnia, bo ja uwielbiam grudzień, bo on jest taki właśnie świąteczny. Pa, pa!